Witam Was bardzo serdecznie, Shadow z tej strony, a dzisiaj przychodzę do Was z produktem, którego szczerze nie oczekiwałem, że będę miał okazję jeszcze otwierać, mianowicie kapkę boosterów z Crown Zenith, które znajdują się w Pin Collection z starterami, tak naprawdę z regionu Galar, a to wszystko dzięki sklepowi internetowemu pokemarket.pl, który zdecydował się przejść ze mną już oficjalnie na współpracę, więc dołączam do tego zacnego grona twórców wspieranych przez pokemarket.pl, zaraz obok Dominika TCG oraz Kuby Kołodzieja, z czego jestem niezmiernie, niezmiernie zadowolony, dumny i bardzo dziękuję sklepowi Pokemarket za taką możliwość. Liczę, że nasza współpraca będzie bardzo owocna. I w związku z tym chciałem Wam powiedzieć o jednym konkursie, który aktualnie Pokemarket ma na swoim fanpage'u na Facebooku. Link w opisie. Mianowicie mam Pokemarket trochę jeszcze tych produktów z Crown Zenith i możecie się pochwalić, cóż udało Wam się w nich trafić. Mianowicie, oczywiście tylko z produktów zakupionych przez Pokemarket, w Pokemarkecie, możecie wygrać mianowicie dwie bardzo ciekawe rzeczy. Albo wysyłkę kart do PSA, bo Pokemarket ma również swoją usługę wysyłkową do PSA, potocznie zwanym psem, mianowicie Grading Market, ale jest jeszcze inna potencjalna nagroda, mianowicie taki oto wspaniały box z Lugią V oraz Unknownem V, które są de facto ekskluzywne dla Stanów Zjednoczonych, ale Pokemarket będzie je ściągał i będą dostępne na sklepie jakoś chyba we wrześniu, ale no tak jak mówię, macie szansę go wygrać, chwaląc się tym, co udało Wam się konkretnie z Crowna drobnąć, ale tak mówię, szczegóły w opisie. Przejdźmy zatem do tego, co lubicie najbardziej. No dobra, a więc mamy aż trzy blisterki ze wszystkimi trzema starterami. Myślę, że zrobimy sobie taki trochę pojedynek, co się tutaj trafi w poszczególnych zestawach. Także, o kurczę, w porównaniu do wszystkich innych blisterów, jakie otwierałem, te mają tą powłoczkę plastikową chyba na całej długości, co może trochę utrudniać ich otworzenie, chociaż mam wątpliwość, jak to wygląda. I jeszcze... Aha, dobra. Poszło mi to wspaniale. Będzie to bardzo brutalny opening w tym wypadku, najwyraźniej. Jest. Jednak nie są aż tak źle zapakowane. Zobaczcie, jakiż cudny jest ten pin z Cinderace'em. Przyznam, że zaczynam naprawdę coraz bardziej doceniać te piny z Pokemonów, które robi Pokemon Company. I no cóż, chyba zacznę je kolekcjonować. Oczywiście nie aż w takiej skali, jak to robi na przykład Aqua, bo ona jest, jeżeli o to chodzi, mistrzynią w kolekcjonowaniu pinów, z tego co zauważyłem. Zresztą obawiam się o jej stan portfela, jeżeli chodzi o wyjazd na Worldsy. No ale trzymam kciuki, aby udało jej się trafić coś naprawdę fajnego. Tutaj pin z Rillaboomem. Zobaczmy, jak tutaj to będzie wyglądało. Kodzik oraz ładna promeczka z Rillaboomem. Zapomniałem pokazać tą z Cinderace'em. No i jeszcze zaraz dojdziemy do tego, cóż jest w... Jest to samo, co we wszystkich pozostałych, czyli trzy boostery. Ale chodzi mi o przyjrzenie się temu pinowi oraz... No nie idzie mi to najlepiej. Oraz temu wspaniałemu pinowi i promce. Bo promka też fajna rzecz. Inteleon Rapid Strike z oznaczeniem E, więc nadal jest grywalny. Oraz pin. Z tego co zauważyłem, piny Cinderace'a i Inteleona są takie cieniutkie. Mało miejsca zajmują w porównaniu do tego Rillabooma, który jest naprawdę potężny. Także, no okej. Mamy zatem tak. Cyk, cyk, cyk. Mam nadzieję, że to wszystko na zoomie jako tako widać.
Zacznijmy w takim razie po kolei. Lecimy od Inteliona aż do Rillabooma. A jednocześnie w sumie, jak już tak gadam trochę o tym, trochę o tym, to chciałem przypomnieć, że w sumie teraz w ten piątek możecie mnie spotkać na OTP w Łodzi. Nie wiem, czy będziecie, ale ja nie mam zamiaru rezygnować, także w razie czego zapraszam, możemy strzelić sobie jakąś fotkę. Nie wiem, co tam będziecie chcieli, no pogadać chwilę. To jest nasz reverse, więc tutaj w zasadzie nic. Inteleon na razie niczego nam ciekawego nie przyniósł, no ale oprócz mnie na OTP będą też inni twórcy, mianowicie no wspomnieni już dzisiaj Dominik, Kuba, ale oprócz tego będzie też Damian, czyli Ogramto, Filip, czyli Pokemucha, Aqua, Miłosz, czyli Poker Radio Station. O nikim nie zapomniałem, prawda? O nikim nie zapomniałem? Chyba o nikim nie zapomniałem. A jeżeli zapomniałem, to bardzo, bardzo, bardzo przepraszam w takim wypadku. To wszystkich ich możecie w zasadzie spotkać. Mamy Radiant Charge'a Baga w boosterku od Rillabooma. No spoko, spoko. Zawsze jakiś ciekawszy dropik. Nie jest to chociaż na zero w tym momencie. Teraz Cinderace. Chyba... Nie powiem, że mój ulubiony. Znaczy, Cinderace jest ciekawym konceptem, ale jednak o wiele bardziej lubię Inteliona jako no, takiego skrytobójcę, można powiedzieć. Snajpera, o tak, przede wszystkim snajpera. Mój ukochany Lost Vacuum, uwielbiam tego arta, zwyczajnie uwielbiam tego arta. No, a wracając jeszcze do OTP, bo poza tym, że no, odbędzie się główny turniej, który trwa w sobotę i w niedzielę jeszcze potem top 16, no to będzie cała masa side eventów, to jest Koffing i Zeraora, czyli nic, na razie wygrywa Rillabooom. Side eventów, czyli no, pomniejsze rozgrywki, które możecie stoczyć, czy to karcianki, będzie też z tego co wiem turniej Pokena, to jest taki Pokemonowy Tekken w zasadzie, taka bijatyka w świecie Pokemonów, czemu nie? Będzie format GLC, Gym Leader Challenge, ja się na nim nie znam, nie powiem wam o nim. Jest dla mnie chyba trochę zbyt skomplikowany, ale no daleko mu do standardu generalnie, także nic się o nim nie wypowiem, ale myślę, że warto spróbować, chociaż nie mając odpowiednich kart. Ojeja. Jezu, jak ja chciałem tą Latias. Ta karta jest taka cudna. Ojeja. Jakby mam bardzo dobre wspomnienia z Latias, po prostu jakby biorąc pod uwagę film kinowy Pokémon z udziałem Latias i Latiosa. Ojeja. Jakby wspomnienia na serduszku. I ostatni jest Dragal. Ojeja. O, naprawdę bardzo się cieszę z tego dropu. Nie ukrywam tego. Więc tak, side eventy na OTP, spoko rzecz, zapraszam. Ja jeszcze nie wiem, co będę robił drugiego dnia, bo nie wiem też jakby, czy uda mi się wejść do dejtu, do tego top 16. Zawsze warto marzyć, jakby wierzę, że mój deck zdziała cuda, ale no nie chcę przesądzać też, także no, zobaczymy. Mam przecież tak potężnych przeciwników jak Dominik, to nie będzie łatwe do wygrania na pewno i... no to Rillabooma już nic nie pokona w tym momencie. Irida Full Art. O Jezu, jaka ta karta jest piękna. Bardzo polubiłem zbierać karty trenerów, więc no nie ukrywam, że ta Irida jest po prostu genialna. Jakby nic dodać, nic ująć. I jeszcze na końcu jest Duraludon VMAX, więc w sumie mam co składać ewentualnie jeszcze jako drugi mój deck w postaci Arceusa. No Rillabooom pozamiatał po prostu w tym momencie, jakby... Ja nie wiem. Cinderace na razie nie ma nic, więc jakby nie spodziewam się tutaj już cudów, ale... Zobaczymy, mogę się mylić.
Okej, okay, a powiedzcie jakby, czy wy się wybieracie na OTP, a jeżeli oglądacie ten film już po OTP, to dajcie znać, czy się ze mną spotkaliście. Po prostu odezwijcie się w komentarzu, jakby miło mi was znać. I Riolu jest jednak jakimś hitem, a więc Cinder Ace coś przyniósł. Nie pamiętam, czy tego Riolu mam, czy nie, bo generalnie brakuje mi dwóch kart do tego wspaniałego witraża. Ostatnio wyciągnęliśmy bodajże Meripa, ale się okazało, że jego miałem. Zdaje mi się, że Riolu też mam, ale no nie ukrywam, bardzo się cieszę. Będzie zwyczajnie na wymianę. Pamiętajmy, że istnieją wymiany. No i została ostatnia paczuszka z Inteliona. Jestem ciekaw, czy coś ciekawego dropnie z niego. Przyznam. O! O! Jest Vistar Marker. Dawno nie miałem Vistar Markera. Przyznam, że nie oczekiwałem nic po tych boosterkach, po tych blisterkach w zasadzie. No, jakby nie miałem na ufarta do blisterów, także no, wiecie jak to jest. Trzy losowe paczki i o Jezus, tak! Arceusie, Arkeusie, przepraszam, dziękuję ci serdecznie za tą kartę, to jest, no może mi się aż tak nie podobała, jak ją zobaczyłem, znaczy jest jedną z tych na liście, których bardzo, ale to bardzo chciałem mieć, ale przede wszystkim ta karta podobała się mojej dziewczynie, tak naprawdę, no to jest taki vibe tych artów chibi japońskich, tak, bo to się nie mówi tak twardo chibi, tylko chibi z japońskiego, także o Jezu, jaki piękny jest ten Simisir. I ostatni jest Oranguru. No, mówiłem, że ciężko będzie przebić, ale no, wychodzi na to, że no, może nie. Dobra, ta Irida jednak, jej się nie przybije, ale no, emocjonalnie powiedzmy, że Simisir razem z Latias to jest coś, co bardzo mnie zwyczajnie cieszy. Także no, to będzie... Przyznam, że to chyba jeden z lepszych openingów od dawien dawna na tym kanale. Także wow, wow. Bo tak posłucha była. I jeszcze Diancy. Czyli tak, Rillaboom miał w każdym boosterku coś. I jeszcze Sky Sealstone. O, no to Sky Sealstone to jest chyba jeden z lepszych dropów w tym momencie, tak pod czystym grywalnym znaczeniem. Rillaboom pozamiatał, jakby nic dodać, nic ująć, nie mam uwag, lepiej być nie mogło. Czysty honor, oddajemy honory Rillaboomowi. Nie lubiłem tego Pokemona, ale chyba powinienem zacząć lubić tego Pokemona. Tak czysto z powodu na te dropy. I zobaczymy, czy... A! Emolga reversem i... O, Cinderace jako chyba najbardziej hypowany starter tej generacji się zwyczajnie nie popisał, ale cóż, jakby wow, wow, jeszcze raz wow, zwyczajnie wow, nic dodać, nic ująć. Ja wam bardzo dziękuję, serdecznie kłaniam się, do zobaczenia dzisiaj, jutro i pojutrze na OTP i do zobaczenia następnym razem. Cześć!